technika jest bardzo fotogeniczna, szczególnie technika wojskowa. Kamera lubi ruch, lubi starcia, jest w swoim żywiole, gdy pokazuje zewnętrzność wibrującej materii. Czy jednak koncentrując się wyłącznie na technicznej stronie walki i epatując nią widza, nie oddalamy się od czegoś, co jest znacznie ważniejsze? Przecież najdoskonalsza nawet technika, i to technika w najszerszym tego słowa znaczeniu, pojęta również jako zbiór sposobów i zasad prowadzenia walki, może okazać się bezsilna i bezużyteczna, jeżeli nie tchnie w nią życia i nie zmusi jej do działania człowiek. Żywy człowiek, myślący i czujący, posiadający określone cechy charakteru, wyróżniające go od innych, ale również poddający się pewnym zbiorowym impulsom i reakcjom. Skoro to on właśnie wywiera decydujące piętno na prowadzenie walki, skoro od jego predyspozycji psychicznych i fizycznych, od jego dzielności i patriotyzmu, od jego mistrzostwa w posługiwaniu się techniką zależy wynik każdego zmagania, warto chyba przyjrzeć mu się bliżej i spojrzeć na pole walki jego własnymi oczyma przez pryzmat jego psychiki i jego przeżyć. Oto młody dowódca plutonu, podporucznik X. Oddajmy mu głos. Tego dnia byłem w doskonałej formie, fizycznej i psychicznej. Wypocząłem doskonale po kilku nieprzespanych nocach. Dopilnowałem, żeby równie dobrze wypoczęli wszyscy żołnierze plutonu. Wczoraj zakończyliśmy przełamywanie obrony przeciwnika. Dzisiaj nasz oddział trzema kolumnami posuwa się w głąb jego terytorium. Naszym celem jest miejscowość Z, która musi zostać zdobyta. Mniej ważne miejscowości i osiedla bronione przez nieprzyjaciela omijamy, nie wdając się w walkę. Tylko niewielkie pododdziały ubezpieczają przemarsz naszych głównych sił przed ewentualnymi niespodziankami ze strony przeciwnika. W czasie marszu mój pluton był aż dwukrotnie wyznaczany do wykonywania tych zadań. Wiem, że dowódca kompanii ma do mnie zaufanie. Nie zepsułem mu jeszcze nigdy roboty, którą mi powierzył. I był zawsze ze mnie zadowolony, z nas zadowolony, bo to przecież zasługa nie tylko moja, ale całego plutonu. Mam dobrych dowódców drużyn i wspaniałych chłopców, którzy aż się rwą do walki. Marsz rozpoczęliśmy jeszcze przed świtaniem, a wczesnym rankiem zbliżaliśmy się do miejscowości Z. Jeden batalion miał atakować od czoła, a dwa pozostałe wykonać manewr i uderzyć od tyłu. W jednym z nich działała moja kompania. Po przybyciu na miejsce dowódca kompanii omówił z nami zadania, ustalając kierunki natarcia i wyznaczając obiekty ataku. Ustalił również zasady współdziałania pododdziałów pomiędzy sobą i z przydzielonymi środkami wsparcia. Miasto było tuż po ataku naszego lotnictwa, które poczyniło w nim dość duże spustoszenia. Chodziło o to, żeby zaatakować niezwłocznie, wykorzystując element zaskoczenia przeciwnika, który nie spodziewał się uderzenia z tej strony. Usiłowałem maksymalnie skoncentrować uwagę, żeby nie stracić nic z tego, co przekazywał dowódca, i jednocześnie dobrze zapamiętać kierunek natarcia własnego plutonu. Próbowałem jednocześnie analizować otrzymane zadanie, ustalić drogi dojścia poszczególnych drużyn i zasady ich współdziałania w walce. W
W tym samym czasie na przedpola miasta podjeżdżały bojowe wozy piechoty i przydzielone do nas czołgi, zajmując stanowiska ogniowe. Dowódcy drużyn spieszali pod oddziały i rozmieszczali je na podstawach wyjściowych w bezpośredniej odległości od pierwszych zabudowań. Po otrzymaniu zadań chciałem jak najszybciej przeprowadzić własne rozpoznanie obiektów ataku plutonu. Kompania miała nacierać na odcinek broniony przez pluton nieprzyjaciela. Nasz pluton miał zdobywać obiekty bronione przez drużynę. Były to trzy niewielkie budynki na skraju osiedla. Należało zbadać przede wszystkim, gdzie przeciwnik rozmieścił swoje środki ogniowe. Spróbowałem, czy nie uda się go sprowokować ogniem do ich ujawnienia. Próba udała się. Starałem się teraz dotrzeć jak najbliżej poszczególnych obiektów, by stworzyć sobie możliwie dokładny obraz systemu ognia przeciwnika na kierunku naszego ataku. Ważniejsze dane o wykrytych środkach ogniowych i zaporach inżynieryjnych nanosiłem na szkicu, a te, które mogły zainteresować dowódcę kompanii, przekazywałem mu przez radio. Oczywiście przez cały czas współdziałali ze mną dowódcy drużyn, prowadząc również obserwacje i organizując prowokowanie ogniem nieprzyjaciela. Po wejściu do akcji naszego granatnika Pepans ze strony nieprzyjaciela ujawnił się grubszy zwierz. Starałem się jak najdokładniej określić jego położenie. Czym więcej takich środków ogniowych uda nam się wykryć, tym większa szansa ich szybkiego obezwładnienia i pewniejsze powodzenie własnego natarcia. Dowódca kompanii na pewno doceni tę wiadomość i przekaże w odpowiednie miejsce. Wiedziałem, że w czasie, gdy ja rozpoznawałem kierunek natarcia własnego plutonu, taka sama praca toczy się we wszystkich innych pododdziałach i na wszystkich szczeblach. Warunkiem jej powodzenia, tak samo jak warunkiem powodzenia każdej akcji, jest współdziałanie, które polega na tym, że każda wiadomość o przeciwniku, bez względu na to, przez kogo zdobyta, trafia na właściwe miejsce. Tymczasem do miasta zbliżały się nasze środki wzmocnienia i wsparcia. Pierwsze przybywały moździerze kalibru 120 mm. Za nimi artyleria samobieżna, tak zwane goździki. Środki te po przybyciu w rejon natarcia natychmiast zajmowały stanowiska ogniowe. Jak się później dowiedziałem, nie przybyła na czas artyleria wsparcia, która była po drodze bombardowana. Jednak, by nie tracić elementu zaskoczenia, dowództwo postanowiło nie czekać na nią. Ja sam też kończyłem przygotowania. Teraz, kiedy znałem już rozmieszczenie podstawowych środków przeciwnika, mogłem przystąpić do stawiania zadań dowódcom drużyn. Jak już mówiłem, miałem dobrych dowódców drużyn. Dobrych i dociekliwych. Takich, którzy woleli trzy razy zapytać, niż raz zepsuć robotę. Ja oczywiście nie zabijałem w nich tej cechy. Wykazywałem maksimum cierpliwości i zawsze brałem pod uwagę ich punkt widzenia. Moje ostatnie słowo nigdy nie wynikało z tego, że posiadałem odpowiednie prerogatywy służbowe, lecz z tego, że moi podwładni naprawdę uznawali moje doświadczenie i moją wiedzę. Nie tylko musieli, ale również chcieli mi się podporządkować. A to jest chyba jeszcze więcej niż przymus. Thank you.
czasie ogniowego przygotowania natarcia śledziłem skutki ognia przede wszystkim tych środków, które były mi podporządkowane, kierując nimi. Drużyny czekały na mój rozkaz do ataku. Po pewnym czasie na nasz ogień odpowiedziała artyleria przeciwnika. Z braku własnej artylerii cały ciężar przeciwdziałania musiało wziąć na siebie lotnictwo, które nie zawiodło, atakując skutecznie stanowiska przeciwnika. Zaraz za samolotami pojawiły się śmigłowce szturmowe, atakując przedni skraj osiedla. Natężenie i celność ognia były tak duże, że niektóre czołgi nieprzyjaciela zaczęły zmieniać stanowiska. Na te, które pozostały, kierowałem ogień podporządkowanych mi środków. Zbliżał się moment wejścia do walki piechoty. Gdy nasz ogień został przeniesiony w głąb, dałem komendę: naprzód! Drużyna za drużyną podrywały się do ataku i szły jak burza w kierunku przeciwnika. A raczej w kierunku jego resztek, bo ogniowe przygotowanie natarcia zrobiło swoje. Stanowiska nieprzyjaciela, które ocalały, niszczyliśmy przy pomocy ręcznych granatników przeciwpancernych z bezpośredniej odległości. W czasie było już jasne, że wszystkie drużyny wykonały postawione im zadania i opanowały wyznaczone obiekty. Pozostała nieruszona jeszcze barykada na drodze do osiedla. Bez jej zniszczenia nie mogły za nami postępować wozy bojowe. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że dla czołgów stanowi zawsze dużą pokusę taranowanie tego rodzaju przeszkód. Kończy się to jednak najczęściej źle, ponieważ przeciwnik zazwyczaj minuje zapory inżynieryjne i broni dostępu do nich. Należało więc zacząć od zdobycia punktu oporu broniącego barykady. Natychmiast porozumiałem się z dowódcą kompanii i poprosiłem o patrol inżynieryjny w celu rozminowania zapory. Patrol ten został wkrótce przysłany i przystąpił do działania. Praca saperów jest dla nas piechurów niezwykle ważna, a dla nich samych trudna i niebezpieczna. Jak wiadomo, można się przy niej pomylić tylko raz. Naszym obowiązkiem jest udzielić saperom wszechstronnego zabezpieczenia i osłony ogniowej. Tym razem na szczęście żaden saper nie popełnił omyłki i droga do osiedla została otwarta. Bezpośrednio za nami wjeżdżały bojowe wozy piechoty i czołgi, zajmując stanowiska ogniowe. Pierwszy etap walki mieliśmy więc za sobą. W walce o miasto najważniejsze jest opanować czołowe obiekty i wgryźć się w jego obszar.
Wtedy można, tak samo jak nieprzyjaciel, korzystać z właściwości obronnych zabudowy. Jednak nie wszystkie plutony zdołały jednocześnie z nami opanować czołowe obiekty. Na niektórych kierunkach sytuacja była bardziej skomplikowana. Na przykład pluton prawoskrzydłowy, starając się wykonać swoje zadanie, miał na karku ogień flankujący nieprzyjaciela z sąsiedniego budynku. Dopiero po zajęciu tego budynku przez sąsiada zaistniały dla niego warunki do dalszego natarcia. Świadczy to, jak ważne jest współdziałanie pomiędzy poszczególnymi plutonami. Obrona miasta składa się najczęściej z kilku pierścieni, które trzeba kolejno zdobywać. Pierwszy pierścień to był właśnie skraj osiedla, w który się włamaliśmy. Ze zdobywaniem drugiego mogły być większe trudności, gdyż przestało już działać zaskoczenie i nieprzyjaciel mógł przesunąć większe siły na zagrożony kierunek. Teraz naszym zadaniem było posuwać się w głąb miasta, wzdłuż jednej z ulic, przy czym równoległymi ulicami atakowały pozostałe plutony. Wszędzie pełno było zniszczeń i pożarów wznieconych przez nasze lotnictwo. Nasze działania wspierały czołgi. Współpraca czołgów z piechotą wymaga znajomości pewnych podstawowych zasad. Poruszający się wśród budynków czołg powinien być ubezpieczany przez piechotę. Nie wolno mu w żadnym wypadku odrywać się od niej do przodu, gdzie mogą czyhać na niego różne niebezpieczeństwa w postaci środków przeciwpancernych nieprzyjaciela. Współczesne pole walki obfituje w różnorodne środki przeciwpancerne. Dlatego czołgi w mieście powinny znajdować się zawsze za piechotą, w takiej odległości, by być przynajmniej poza zasięgiem lekkich środków pepans, takich jak butelki, granaty ręczne czy nasadkowe. Ciężkie środki przeciwpancerne przeciwnika likwiduje piechota, otwierając drogę czołgom. Inne zagadnienie to sposób bezpośredniego zabezpieczenia czołgu przez piechotę. W walce w mieście, wśród budynków, gdzie pełno jest skrytych dojść i zakamarków, nawet mając piechotę przed sobą, czołg narażony jest nieraz na niebezpieczeństwo. A żeby temu zapobiec, trzeba niezależnie od ubezpieczenia czołowego ubezpieczyć również czołg bezpośrednio przez żołnierzy postępujących za nim i śledzących mijane budynki w gotowości do otwarcia ognia. W ten sposób posuwaliśmy się do przodu, spychając nieprzyjaciela i utrudniając mu planowe wycofanie na kolejną linię obrony. Jednak, jak się spodziewaliśmy, przeciwnik zdołał ją obsadzić świeżymi siłami. Bezpośrednio po wejściu w kontakt wzrokowy z punktami oporu nieprzyjaciela, starałem się rozpoznać jego stanowiska ogniowe i wytworzyć sobie pogląd na zaistniałą sytuację. Rozważałem w wyobraźni różne wersje rozmieszczenia moich drużyn i różne warianty ataku. Pierwszy wariant – uderzenie czołowe dwoma drużynami przy wsparciu ogniowym trzeciej. Rozwiązanie to, jak każde, miało dobre i złe strony. Pozwalało działać szybko, ale mogło się skończyć znacznymi stratami. Ponieważ element zaskoczenia przestał już działać i nie musieliśmy się spieszyć za wszelką cenę, lepszy wydawał się wariant inny. Przy wsparciu ogniowym jednej drużyny zapozorować atak czołowy drugą, a trzecią wykonać głębokie obejście i uderzyć od tyłu. Ten wariant pozwalał stworzyć znów element zaskoczenia. Postanowiłem go realizować. Drużyna, której zadaniem było osłanianie ogniem naszych działań, jak również ta, która miała atakować od czoła,
zajmowały stanowiska. Sprowokowany ich ogniem nieprzyjaciel przygotowywał się wyraźnie do odparcia ataku z tej strony. Ja tymczasem objąłem osobiście dowodzenie drużyną, która miała wykonać manewr. Otwarte przejścia, znajdujące się pod ostrzałem nieprzyjaciela, osłanialiśmy przy pomocy granatów dymnych i pokonywaliśmy je skokami. Nieprzyjaciel oczywiście strzelał zza zasłony dymnej, ale niecelnie, tak, że nie mieliśmy na razie żadnych strat. Obie drużyny, pozostawione od frontu, przez cały czas ściągały uwagę nieprzyjaciela na siebie, pozwalając nam coraz głębiej wychodzić na jego tyły. Dostępu do budynku od tyłu broniło jedno stanowisko ogniowe, które należało unieszkodliwić. Podjąłem się tego sam. Dowódca w zasadzie nie powinien się niepotrzebnie wysuwać do przodu, gdyż musi obserwować całokształt wykonywanych zadań. Jednak w sytuacjach wyjątkowych dobrze jest czasem podjąć się osobiście wykonania zadania szczególnie trudnego. Tak oto byliśmy już w środku budynku. Teraz należało działać zdecydowanie i szybko wykorzystywać zaskoczenie przeciwnika. Drużyny znajdujące się z przodu przystąpiły również do ataku. Włamaliśmy się już więc w dwóch miejscach, ale mieliśmy w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Moi chłopcy udoskonalili różne sposoby wchodzenia do budynków, niekoniecznie przez otwory do tego celu przeznaczone. Teraz walka toczyła się z różnych kierunków i na różnych kondygnacjach. To też do najwyższej rangi urastała sprawa utrzymania łączności i współdziałania z sobą poszczególnych grup. Z dużą satysfakcją obserwowałem, jak w miarę postępu walki rosły umiejętności moich żołnierzy, jak po prostu w krew im wchodziły pewne podstawowe zasady walki w budynku. Między innymi umiejętność posługiwania się granatem, o którym ktoś powiedział mądrze, że jest najlepszym przyjacielem żołnierza w walce w budynku. Nieprzyjaciel wzięty w dwa, a raczej w trzy ognie ustępował, ale bronił się zaciekle. Przy jego ostatecznej likwidacji, która już była przesądzona, postanowiłem działać z maksymalną ostrożnością, nie narażając niepotrzebnie moich ludzi. Krok za krokiem, pomieszczenie za pomieszczeniem i kondygnacja za kondygnacją zdobywaliśmy budynek. Wreszcie przez dziurę w ścianie, którą wybił nasz pocisk z działa czołgowego, zobaczyłem nieprzyjaciela, który wycofywał zarówno resztki piechoty, jak również czołgi i transportery opancerzone. Natomiast nasze wozy bojowe, które postępowały za nami, zajmowały nowe stanowiska. Ten etap walki był więc wygrany.
Zameldowałem dowódcy kompanii o wykonaniu zadania przy niewielkich stratach kilku lekko rannych i otrzymałem nowe zadanie umocnienia się w zajętych budynkach i zorganizowania obrony, co natychmiast zaczęliśmy wykonywać. Niektóre stanowiska trzeba było poprawić, inne należało budować od nowa, szczególnie że mimo obrony okrężnej przeciwnika po zmianie głównego kierunku spodziewanego natarcia musiały powstać duże zmiany. Wszystko to trzeba było starannie rozważyć zarówno pod kątem rozmieszczenia stanowisk ogniowych piechoty, jak i przydzielonych środków wzmocnienia i wsparcia. Był czas zaledwie trochę się obmyć i ogarnąć i już musiałem swoje plany obrony uzgodnione przedtem z dowódcą kompanii przekazywać dowódcom drużyn. Nie byli to już ci sami dowódcy drużyn. Dwóch spośród tamtych odniosło rany i trzeba ich było zastąpić. Ale i ten zespół składał się z dobrych żołnierzy. Rzetelnych, bojowych i odpowiedzialnych, chociaż może wykazywali trochę mniej własnej inicjatywy i dociekliwości. Zapoznałem ich przede wszystkim z sytuacją ogólną kompanii i z usytuowaniem naszego lewoskrzydłowego plutonu wobec plutonów sąsiednich, a następnie z drogą wycofania znajdującego się na przedpolu ubezpieczenia oraz z drogami ewentualnego wycofania dwóch pierwszorzutowych plutonów, bo i to trzeba zawsze przewidzieć. W walce w mieście każdy żołnierz musi wykazać maksimum samodzielności. Powinien więc być dobrze zorientowany w sytuacji. Podczas przeprowadzania rekonesansu działała oczywiście przez cały czas łączność z dowódcą kompanii i punkt obserwacyjny. Udałem się tam, by zobaczyć, czy w międzyczasie sytuacja nie uległa zmianie. Obserwator meldował wzmożony ruch nieprzyjaciela na przedpolu. Wyglądało to na przygotowania do kontrataku. Poleciłem mu nanosić na szkicu zaobserwowane stanowiska ogniowe, szczególnie czołgów i transporterów opancerzonych. Postanowiłem również sprawdzić, jak wyglądają własne stanowiska ogniowe i jak rozumieją swoje zadania poszczególni żołnierze. Przy karabinie maszynowym w tej drużynie nie było właściwego celowniczego, który został ranny, a jego funkcję przejął pierwszy amunicyjny, niezbyt doświadczony w tych sprawach. Udzieliłem mu pomocy w usunięciu niesprawności i przypomniałem kilka zasad obsługiwania tej broni, mając nadzieję, że zapamięta je w walce. Tymczasem ruchy przeciwnika stawały się coraz wyraźniejsze i coraz bliższe. Wydałem więc rozkaz otwierania ognia przez dyżurne środki ogniowe ze stanowisk zapasowych, tak by nie demaskować stanowisk głównych. Gdy na bliskim przedpolu pojawiły się wozy bojowe, nie miałem już wątpliwości, że nieprzyjaciel szykuje się do przeprowadzenia kontrataku. Nasze ubezpieczenie wycofało się i mieliśmy teraz całe przedpole wolne do prowadzenia ognia. Chciałem, o ile możliwości, uniemożliwić czołgom zajęcie dogodnych stanowisk ogniowych. Z zadowoleniem musiałem stwierdzić, że nasi celowniczowie ręcznych granatników Pepans pracowali znakomicie. Przeciwnik jednak nie dawał za wygraną, podciągając coraz to nowe siły. Widocznie bardzo mu zależało na odzyskaniu utraconych pozycji.
Wreszcie rozpoczął się oczekiwany kontratak. Dałem rozkaz otwarcia ognia przez wszystkie środki. Rozgorzała walka. Druga fala atakujących wdarła się do jednego z budynków na naszym przedpolu. Wskutek silnego ognia środków przeciwpancernych nieprzyjaciela, niektóre z naszych czołgów zmuszone były zmieniać stanowiska, co osłabiło naszą obronę. Walka była jednak nadal zażarta i kierując nią byłem pewien, że każdy z żołnierzy plutonu zrobi wszystko, by odeprzeć kontratak z jak największymi stratami dla przeciwnika. Oczywiście straty mieliśmy także i my. Nasza służba sanitarna działała bardzo sprawnie, udzielając pierwszej pomocy i ewakuując rannych. Również sprawnie odbywało się dostarczanie amunicji na stanowiska ogniowe. Atak nieprzyjaciela został zahamowany. Teraz trzeba go było zmusić, by wycofał się z budynku na naszym przedpolu. Postanowiłem znowu wykonać manewr i zaatakować go od tyłu. Miasto stwarza wiele okazji do działań tego typu. Gęsto stojące budynki ułatwiają skryte przesuwanie pod oddziałów. Wymaga to nieraz dużej sprawności fizycznej i rozwagi. Każdy nierozważny krok, jak w tym wypadku złe zaczepienie kotwiczki, może się skończyć tragicznie. Ale to było tylko ostrzeżenie. W rzeczywistości drużyna, którą wyznaczyłem, była dobrze wyszkolona w tego rodzaju działaniach. W ten sposób dotarliśmy na tyły budynku zajętego przez nieprzyjaciela.
Świeżo upieczony celowniczy, którego instruowałem przed walką, radził sobie doskonale. Po osiągnięciu wstępnego powodzenia należało myśleć o jego rozwijaniu. W każdej walce, a szczególnie w walce w osiedlu, bardzo ważną sprawą jest ustawiczne zaskakiwanie nieprzyjaciela przez wykorzystywanie wszystkich możliwości ułatwiających wykonanie manewru. Równie ważną sprawą jest częsta zmiana stanowisk ogniowych i zajmowanie ich tam, gdzie przeciwnik najmniej się tego spodziewa. Dotyczy to zwłaszcza środków przeciwpancernych. Niespodziewane otwarcie silnego ognia z nieoczekiwanego kierunku i nietypowych stanowisk może przesądzić o powodzeniu. Powodzenie zostało odniesione. Działo się to podczas ćwiczeń taktycznych, których założeniem było zdobycie z marszu przez pułk piechoty bronionego miasta. Pluton podporucznika X, podobnie jak większość pododdziałów, wywiązał się ze swoich zadań ku ogólnemu zadowoleniu.